Jak co roku Rada Miasta Bolesławca przyjęła uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu miasta na renowację miejskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. To w sumie 500 tysięcy złotych, które tym razem w całości przeznaczono na renowację kamienic. A chodzi o kamienice przy ulicach Komuny Paryskiej, Karola Miarki i Piaskowej. W tym roku jednak pojawiły się też pieniądze spoza budżetu miasta, które również zasilą renowację miejscowych zabytków. Następne dwie uchwały dotyczą środków, które udało się nam wspólnie z ostatecznymi beneficjentami uzyskać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. I tak jest tutaj ksiądz dziekan dr Stanisław Kusik. Dotacja, która przechodzi przez gminę z budżetu państwa decyzją Prezesa Rady Ministrów. Prace remontowe kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na ten cel parafia przy Placu Zamkowym otrzyma 1 197 000 złotych. Prace objęte tą dotacją polegać będą na rekonstrukcji uszkodzonej lub zmienionej w budynku dawniejszej formy architektonicznej, ulepszenia wartości artystycznej i użytkowej oraz utrwalenie substancji zabytku. I mamy też udzielenie dotacji w ramach środków na kościół, w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Matki Bożej, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. To z kolei 510 tysięcy złotych, które przeznaczone będą na podobne działania na obiekcie zabytkowym gotyckiego kościoła znajdującego się przy ulicy Ceramicznej.